Cześć, siemanko, guten morgen, worum kolarzyna, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj opowiemy sobie, jak ja dbam o swój komfort, jeśli chodzi o kierownicę, to żeby było mi wygodniej i mniej drgań zostało przekazywane dalej, czyli z kierownicy na moje super ręce. Także jak was interesuje ten temat, to zapraszam do zostania i oglądamy dalej. No to co? Mamy gołą kierownicę. Mamy jakąś zwykłą owijkę, bo akurat w tym rowerze nie chcę jakoś super inwestować, więc wlatuje najzwyklejsza owijka. Nawet nie wiem, czy jest fajna w dotyku, czy jest mięciutka, twarda, nie wiem nic. Ale fajną strukturę ma, jak zobaczycie, widzicie. Fajna jest. No, może nie będzie aż tak źle. Fajna. Będzie ciekawie. I uwaga, teraz gwóźdź całego programu, czyli to, jak Woron Kolarzyna radzi sobie z tym, żeby wibracje były mniej przekazywane na łapy. Nie wiem, czy coś widzicie. O, tu jest mała podpowiedź, gdzie trzeba to założyć. A mowa tutaj, no cenę też widzicie, 60 zł. Mnie akurat kosztowało. I uwaga, uwaga, wyciągamy. O, to nie takie łatwe. A są to takie żelki. Sprawdzone są, gdyż, znaczy nie akurat z tej firmy, ale sprawdzone są żelki ogólnie. Przez to, że jadąc Zakopane Zamość, gdzie zapraszam was do obejrzenia relacji czy timelapsa, gdzie można zobaczyć praktycznie całą drogę. Tam w Fudziku miałem założone żelki i byłem mega zadowolony, bo naprawdę robiły robotę. A żelki, jak się domyślacie, to mamy, nie wiem, w którą stronę. Jeden żelek będzie sobie tutaj na dolnym chwycie. A drugi żelek. O, muszę wam powiedzieć, że na przykład w moim starym żelku były one bardziej podłużne. Zaraz wam pokażę zdjęcie starych. I węższe. Także wkleimy się tu. Czy wkleimy? No, położymy. Dobra, trzyma się. Także jedno będzie tu. A drugie będzie sobie tutaj. Nałożymy owijkę, pokażę wam, jak ja nawijam na kierownicę. Także możecie się mną sugerować, możecie nie, jeśli tego nie robiliście. No, ja już kilka razy miałem styczność z tym, więc podzielę się moją techniką, jak to wygląda, więc zaczynamy. Zaczniemy sobie od podwinięcia tutaj Dinksa. Podwiniemy sobie. I teraz zazwyczaj jest tak, że w zestawie mamy takie kawałeczki, które możemy sobie tutaj zaaplikować, bo w tym momencie, jak owijamy, to mamy taki martwy punkt, w którym zawsze brakuje nam tego. Więc nożyczkami sobie ciachnę z każdego po równym kawałeczku. Tak jak wam wspomniałem, przed chwilą ciachnę sobie równe kawałeczki i zaraz sobie je tutaj przykleję. Nigdy nie widziałem tego przy owijaniu owijki w internetach, ale tutaj stara owijka w krosie była zrobiona tak, że było to tutaj przymocowane i było owinięte taśmą. Ja to po prostu teraz
zrobię. Ale żeby mi nie zbrakło taśmy, to pierwsze sobie dokończę lineczki. Dokończę sobie tutaj patent. Pyku, pyku, pyk. Raz. Teraz, żeby nam ładnie tutaj przyszło. A, średniawka. Tu jakieś coś mam ze starego chyba licznika. No i pyk, lecimy teraz to. Jak już można, to sobie odkleję. I wykorzystam ten klej tutaj. Zobaczymy później, czy nie będzie ząg. Zakleimy sobie tutaj kółeczko. I nie będzie uciekać. Mamy to. Bierzemy pierwszy żelek. Nałożymy sobie tutaj. A, fajnie się rozciąga, dobra. Nałożymy sobie go tutaj. No i dobra. No, tamta była, tamte żelki były grubsze. Ale te nie są złe. No i odkręciłem lusterka. Mamy to. Chyba, że to jest na to. No widzicie. To jest na dół. Fachowiec. Będzie pan zadowolony. No i teraz pasuje. Co wam powiem, to wam powiem, ale lustereczko polecam każdemu. Bezpieczeństwo na rowerze poprawia się jak dla mnie o 70%. Co, lecimy z tematem. Trochę to stresujące, bo inaczej się ogląda gotowy filmik, a jak go trzeba wykonać, to już nie jest tak fajnie. Dobra, moja taktyka jest taka, że zaczynam sobie tu, ale do strony rowera, czyli jak będę zaczynał tu, to będę jechał w tą stronę. Nie od zewnątrz, tylko od środka. Lecimy. Tutaj sobie włożę trochę do środka, żeby nam później koreczek zahamował. No taka trudna owijka. No ale dam radę. No to co? Z żelkami jest na tyle problem, że po prostu ciężko się tą owijkę trochę naciąga. No ale czego się nie robi dla komfortu. Ale lecimy po kolei. No i moja technika jest taka, że jak tu widzicie, jest początek tego kleju, to po prostu, nie wiem czy to dobrze widać, nasuwam sobie i lecę tak po kolei. Wciąga brodę. I za chwilę będzie najgorszy element. Teraz będzie najgorszy element tutaj. Ale jakoś wybrniemy z tego.
Balans? Nie, dobra, lecimy tu do góry i zobaczcie, że fajnie załapało mi się tutaj. Podsuniemy żelko. Dobra. Lecimy. I tutaj. Polecimy sobie już tak. Tu trochę mocniej. Ale ta sama metoda, czyli łapie się tutaj tej linii. Powiem wam, że jestem zaskoczony miękkością tej owijki za taką cenę. No i tego, czego nie lubię, to czy wystarczy, czy nie wystarczy. No ale ucięliśmy, więc no. Lecimy. No i cóż, mamy to. Tego żelka się tu nam zaizoluje. W zestawie mamy, jak widzieliście, taki kawałek taśmy, ale ja to poprawię swoją. Może nie jest to super estetyczne, ale schowamy żelka i mamy gotowe pierwsze. Zaraz zobaczymy, jak to wyszło. No, muszę wam powiedzieć, że tu mamy mały bubel, ale nie wygląda to tak źle. Jest miękko. Słaby koreczek. No i pierwsza wada taniej owijki to, że mamy zwykły korek, a w tych droższych owijkach mamy koreczek, gdzie możemy na imbusa to lepiej ścisnąć. No to będzie kaszana. No właśnie. Nie wygląda to za dobrze. Jak na trasie będziecie widzieli korek z owijki, to mój. No cóż, tak zostanie. A co miałem na myśli, jeśli chodzi o tamten korek? Że jest mniej więcej taki system jak tu w lusterku. Druga strona. Tyle? Nie mam miarki. Raz. Będzie to. Drugi żelek. Tak jak mówiłem wcześniej, ja zaczynam kręcić do wewnątrz. I najgorsze, no jakoś wybrniemy z tego. Może nie spraknie. Widzicie, chyba było wymierzone to, żeby sobie uciąć tamten kawałeczek. Co, zakleimy sobie i poprawimy sobie taśmę. No, z tej strony wyszło lepiej. Jest trochę taka buła, ale weźcie pod uwagę to, że mamy tutaj tego żelka,
I naprawdę trzyma się fajnie. No co? Lustereczko. Pyk. Pyk. To co? Mamy to. Dzięki. Jak się podobało, dotrwaliście do końca. Łapka w górę. Subskrypcja. I widzimy się w następnym odcinku. Hej!